nieźle. Może i jesteś najlepszy, ale ja jestem jeszcze lepszy. I mek jak Solaris do ryja. Raz, dwa, trzy. You serious? Najlepsze odcinki z Rudymi raz, dwa, trzy cieślakiem. Dawaj teraz z cieślakiem psem. What? Dawaj odcinki z cieślakiem. Mocny. Dobra wójtas, czekaj teraz moja kolej, daj mi. No czekaj, no co mi wyrywasz no? Pfu, ale żeś oślinił. Ty Adrian, co ty robisz? No co, palę szluga, nie? A kurna, ty kiedyś w ogóle paliłeś? No pewnie, codziennie staremu po kilka wyciągam szlugów i palę. Akurat, dobra, nie gadaj tyle, tylko jaraj. No dmucha, zamiast się zaciągnąć lamus jeden. Co? Gówno, pociągnij i wdechnij do płuc. Tak? Co za miętus? A co to ma znaczyć? Papierosy? O kurna, spadamy! Widziała pani? Miałem rację! Palili papierosy! No, to teraz to już obniżoną ocenę ze spawowania mają murowaną, prawda? O ty kurna, raz dwa trzy, całe piwo mi wylałeś! O, sorry Paweł, to tak niechcąco było! No to teraz niechcąco dostaniesz po ryju. Co? Ao! O, no to co ty? To było za browara, a to będzie na zapas! Nara! Bardzo to widać? Nie, nie bardzo. No to ów. Zajebiście bardzo. Co? Kurde, tak się dać mordę obić. Dać? Wcale nie dałem, obił mi bez pozwolenia. I co, darujesz mu? No a co mam zrobić? Przecież mu nie wklepię. Lepiej się bije niż ja. Każdy się bije lepiej niż ty. Przecież ty w ogóle nie umisz. Czyli Adrian musi się nauczyć naparzać. Proste. To, nauczyć. Niby jak? Czekajcie chwilę, tylko na chatę skoczę. Niby tak. Co to jest? Moja kolekcja filmów walki. 45 godzin kung fu, karate, wolnej amerykanki i jiu-jitsu. Oglądaj i ćwicz. Widzimy się za dwie doby. Zgoda. No i gdzie on jest? Minęły dopiero dwie doby, czyli na sen miał jakieś 3 godziny. Może zaspał. Prędzej zasrał. Sen jest dla słabych. Us! Sorry, ziomeczki, srałem. I co? Umisz? To patrzcie na to! Wstań, Walu! Co ty robisz? Czuj, nie ruszaj się! O! I teraz uważajcie! Jak wam damy! No w mordę mnie kopnął! Było się nie ruszać, no! Przecież się nie ruszałem! Tak, nie ruszałem! Jakbyś się nie ruszał, to bym cię nie kopnął! Spokojnie, ryje, przecież o to chodzi, nie? Jak o to chodzi, pojebawszy? No a w co macie ślak dostać kopa? W mordę czy w jabłko? No i o to chodzi. Melanż całą dobę rozwaci. O ty kurna rozwaci. Było mi nie stać na drodze. Ja i grałeś się. Spróbuj szczęścia. Widziałeś Walu, jakie uniki robi? Ale zajebiście. A? Tylko samymi unikami walki nie wygra. Adrian, zadaj cios. I kopniak z obrotu! Siu! To ma być kopnięcie? Mój dziadek mocniej kopnął w kalendarz! Tak się wali! Lamusie jeden, dwa, trzy. Cios był za mocny. Garda nie wytrzymała. Ale przynajmniej teraz jest symetrycznie. To nie cios był za mocny, tylko garda za słaba. Technikę poprawił, ale brakuje mu siły. Czyli co? Mam pewien pomysł. Czas zapierdala jak rano z ryja. Mi się obejrzysz, pół roku mija. Lecz gdy ten czas spożytkujesz na siłce, efekty będzie widać gołym dupą. Voilà!
O kurna, sek! Jest moc? To patrzcie na to! Zajebiście! Jesteś gotowy! Co jest kurna raz, dwa, trzy? Łodzi! Zwycięstwo! To znaczy remis! Czyli co? Czyli niepokonani! Bądź gladiatora, trzeba to oblać! Czy taka zagadka? Co to jest? Długie? Znaczy nie takie za długie znowu. Różne, średnie. Twarde? Z jednej strony ma włosy? No i Solaris ma to w gębie po każdej imprezie. Co to jest? Wojtas. Kotas. Nie, Walu. Debil. Też nie. No dobra, to wam powiem, szczoteczka do zębów. A propos kotasa, to od kilku dni nie widziałem Fiota. No co ty, Wojtas, to jak lejesz? Z zamkniętymi oczami? O cię szlaku mówię. A, no to może o chuja ci chodzi. Wojtas ma rację. No jak ma rację, szczoteczka do zębów przecież to była, a on powiedział kotas. Też go od kilku dni nie widziałem, zły znak. Szczególnie, że mamy z nim kosę. Ciekawe, co on kombinuje. Nie wiem, co kombinuje Cieślak, ale wiem, co ja teraz zrobię. Salto? Idę odstawić furę, bo zamierzam się dziś bawić jak Peszkin. Czekajcie tu mordy na mnie, zaraz wracam. Kurwa, lewa ci, kondon numer raz już załatwiony. Jeszcze tylko dwa i trzy. Kurwa, lewa ci. Telefonu też nie odbiera. Kurna, co się z nim stało? Pewnie wyrwał jakąś laskę i się z nią zabawia, a my tu siedzimy i czekamy jak frajerzy. Jak frajerzy? No Walu, ale teraz żeś przysrał normalnie. Przecież alko jest lepszy od lasek, no co ty? No, może i wyjątkowo masz rację. Dobra, dopijmy jeszcze po kilka browarów i spadajmy na chaty, bo i tak zaraz zamykają. No to ciach! Tararina, tararara, tararara, legia pani, legia pani. Dobra, mordy, spadam na chatę. Jutro w tym samym miejscu i w takim samym stanie. Nara, Walu! Kurwa mać! Halo? Jest tu kto? Tu kończą się przygody Wala z wszystkimi zębami, kurwa leci. Co? Kondon numer dwa zużyty. Jeszcze tylko Spaceon i cała paczka pójdzie się jebać. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to chuj mów dziób. Słucham? Cześć, mamo. Znowu piłeś? No co ty, mamo? Gorzej niż ojciec, zasuwaj ze śmieciami. No twój się. Kurda, taki zardzewiały zamek, a tak mocno trzyma. Chyba pomyliłeś pojemniki. Nie no, dobrze. Papierowe ręczniki i paragony do zmieszanych. Mówiłem. Ostrzegałem. Ale popadnie, Stasiu, co? Jak co? Gówno. Zsiadło się. Na górze kożuch, na dole gęste, a w środku kluchy. Nic dziwnego, że się wylot zaczopował. To może lewe obroty w pompie i ogień. Dajesz.
sezon od 31 stycznia na CDA Premium. No i zajebiście, że drugi sezon, tylko mam nadzieję, że wróci HWD5, bo to najśmieszniejsza postać była. Siostro! Siku! Słucham? Poproszę kaczkę. Znowu? Nic nie poradzę. Chyba dostałem cios w pęcherz. Siema, mordy! No to jesteśmy w komplecie. Zaskoczył mnie kutas. Czy tylko podkleimy. O, i gotowy. Panie Wiesiu, ale to jutro zacznie przeciekać. No tak. No to czemu to tak? A bo ja to zwykłą taśmą skleiłem. 30 zł. Ile? Wie panika co? Ja to nawet dokładam do tego interesu, ale robię, bo mam miękkie serce i lubię ludziom pomagać. No, 30 zeta. O, dziękuję. No ale ja dałem 50. A, to jak jutro pewnie trzeba będzie poprawiać, to wtedy już wezmę tylko dychę. Cześć. Hydraulik 5 dych, solarium 5 dych, na Justinka to już nawet nie liczę ile idzie, a alimenty marne. Skąd na to wszystko brać? Zmajstrować drugiego bachora. Tu nie dość, że podwójne alimenty, to jeszcze 500 plus wpadnie. 500 plus? A gdyby tak... Raz, dwie, trzy... Kiedy raz, dwa, trzy, trochę bida. Trzy lane dziki. O, siema Wojtas. Masz może pożyczyć te dwie blachy, bo na te alimenty dla Solaris to prawie całe hejsy wydałem. A od kiedy my się kolegujemy, żebym ci siano pożyczał? I to jeszcze tyle. Jak nie chcesz pożyczyć, to mogę cię zaraz skroić, raz, dwa, trzy. Spróbuj szczęścia. Space on będzie tu w 3 sekundy. Tyle mi wystarczy. Jakiś problem? Nie twój interes, raz, dwa, trzy. Dziki, proszę. Dobra, Spejson, olej go, pomóż mi z tymi kuflami lepiej do stolika zanieść. No. No nic, do tego. Anusa wpuszczę, tylko w kuflu poruszę. 3 złote. To jak, łysa? Decydujesz się czy nie? Taka okazja więcej ci się nie trafi. Jaka okazja? No wiesz, ja tam na brak duperek nie narzekam. To jak dzisiaj wybrałem ciebie, to powinnaś się cieszyć zamiast się zastanawiać. Idziesz ze mną do tej kabiny czy nie? Nie, nie mam czasu. Piwo muszę dopić. Malu, chodź, kupiłem. Co, Alice? Halo? No jestem. I co? Myślałam, że jesteś na mnie wkurwiona, bo jestem. Zwabiłaś mnie tu, żeby mi wpierdzielić bez świadków. Kusząca propozycja, ale nie tym razem. No jak? Przecież rozwiodłaś się przeze mnie, bo zaciągnęłam ci ślaka do łóżka. Zaciągnęłaś go i zrobisz to drugi raz. Wtedy zgoda. Co, Alice? No co się świrujesz? Zoba, wszystko sobie dokładnie policzyłam. Jakby miała jeszcze jedno dziecko, to pa. 300 PLN-ów alimenty za Justina, następne 300 za drugie. I dodatkowo 500 plus. Razem wychodzi 1200 zeta. Za nic! Jestem ustawiona do końca życia. No dobra, ale co? Chcesz, żebym ci zrobiła dziecko? Coś w tym stylu. Podobno minus i minus dają plus, więc za chwilę będzie tu pięknie pachniało. O matko, jaki smród! Wojtas, chyba byłeś kiepski z matmy. Nie tylko z matmy. Ja tam nic nie czuję. Łysa pisze. Do mnie też. I do mnie. Melanż u mnie na chacie. Dzisiaj będzie chlanie i chętne laski. Wpadaj. Ty do mnie to samo napisała. To co, wpadamy? Jak śliwka w przysłowiowy gówno. Zajebisty melanż, łysa. No i dzięki za browary. Spok. No, tylko gdzie są te chętne świnie? A ja to co, chnuś? No niby nie, no ale 4 na 1 to trochę za dużo. Nawet 2 kolesi i 1 laska to jak dla mnie przesada. Na pornoskach tak jest i to zawsze. 2 facetów i 1 baba. No i na przykład babka robi Francuza na zmianę. Myk, myk, myk jednemu, ciach, ciach, ciach drugiemu. To jeszcze bym przeżył, zamknąłbym oczy, żebym kolesia nie widzieć i jakoś by poszło. Ale lasce nagle coś odpierdala i robi coś takiego. Tak zwany kiełbasiany młyn. Widziałem parę razy. Oczywiście na filmie.
Posłyszę, Szlak? Może pójdziemy do sypialni? No może. A masz gumy? Rezwę ci? Nie, bo nic. Chodź. No chodź, chodź. Co tak się czaisz? A twoi starzy nie wrócą? Nie wrócą. Ojciec ma nockę, a matka u babki chore siedzi. No dawaj. A może by tak zapalić światło? Nie, czekaj. Przygotowałam coś ekstra. Zostań tu na chwilę. Co ty świrujesz, łysa? Nic, czekaj! Już! Łysa, raz, dwa, trzy. Może i nie jesteś najpiękniejsza. Nawet ze średnia to za bardzo mnie można powiedzieć. Ale nie musiałaś gasić światła. Ja tam wybredny nie jestem. O, przytyłaś trochę, nie? No nie gadaj tyle, tylko zabierasz się do roboty. No to tyle, uważaj. Rachu ciachu i po strachu, nie? Może zapalisz już światło, co? Bo nie mogę ślugów znaleźć. Elo ci, Szlak. Elo? Solaris? Co ty tu robisz? No niby trochę wypiłem. No ale wydawało mi się, że posuwam łysą raz, dwa, trzy. Posuwać? To ty będziesz teraz do roboty, żeby na podwójne alimenty zarobić. No jak? Przecież było w gumie. Jesteś pewien? Rozwać się. Opyliło się dać pięć tych kasjerowi za dorobienie kluczy. Podebać trzy piwa co wieczór zamiast obobić sklep raz, a porządnie. Właściciel nie zauważa zniknięcia trzech puszek co wieczór. Nawet nie wie, że jest okradany spytne, ale nielegalne już dzwonimy na policję. No co? Komisariat Grochów, słucham. Pomyłka. A po co mi wałeczek z celofanu? Zaraz ci się przyda, będziesz miał w te zęby pozbierać, kurwa, raz, dwa, trzy. Byłem na to przygotowany. Teraz! Kopelat. Cieślak. My się znamy, że po imieniu do mnie rozmawiasz, kurwa, raz, dwa, trzy. Ziołek, kurwa, weź mu zapierdol, telefon mi zabał. Zara, zara. Ziółek? Kolejny rok szkolny dobiega końca. Za miesiąc wakacje. Można chyba śmiało powiedzieć, że poza kilkoma wyjątkami Walasik Puchacki i Puczyk to do was, to był dobry rok. Sala gimnastyczna wreszcie została wyremontowana. Stara klepka na podłodze została zastąpiona nowoczesnym i o wiele estetyczniejszym PCV. Przyszkolna kotłownia na węgiel została zmodernizowana i w przyszłym sezonie grzewczym szkoła będzie ogrzewana przez nową kotłownię zasilaną węglem. Dzisiejszy apel będzie tak... Ale mocne! Papierosy go duszą! Ziółek, ale ty to leś jesteś! Spadaj, Cieślak, co? Przeziębiony jestem, dlatego kaszle! I sam jesteś leś! Ta, jasne, jestem, raz, dwa, trzy. Jak nie jesteś, to... Wywal kibel przez okno! A co, nie wywalę? Nie no, kurwa, raz, dwa, trzy, kibel przez okno to trochę przesada, nie? Ha, mówiłem! Leś normalny! Kończąc moją mowę, życzę wszystkim promocji do następnej klasy, a na cenzurce ocen przynajmniej dostatecznych. A teraz oddaję głos pani Topolską. Ziółek, kurwa, raz, dwa, trzy. To ty mnie podpuściłeś. Za wywalenie kibla zawiesili mnie w prawach ucznia na 2 tygodnie i przez to nie zdążyłem się poprawić z Poldona, Matmy, Biolci, no ze wszystkiego oprócz WF-u. Dlatego kiblowałem 3 raz w 4 klasie. No i? No i chuj. I tak bym nie zdał. Piwerko? A, daj. Ziek, no co ty, przecież to kradzione! No nie, zaraz pójdę na policję. No ale po co wrócił z tej Anglii? No wrócił. Podobno tyle hajsu zarobił na tych budowach, że już mu do końca życia starczy. Tak, zarobił.
krzywe nogi jak srasz. Te. Podobno prawie 12 koła. Da, goła. Funtów! O kurwa. Teraz Cieślak się z nim dogadał i razem ostro balują. No jak? Przecież przez ziółka Cieślak wyleciał z budy. Widać hajs. Nie ma wrogów. Zasykali całe boisko. Cieślak, Cieślak. To jakąś taryfę trzeba zamówić. A po co jak gol stoi i czeka zatankowany? Ale co, ty chyba trochę wypiliśmy. No to co? No to chyba nie wolno jechać. Co, ja nie pojadę, kurwa, znaczy? A pojedziesz? A nie pojadę. Nie. Tak? Do pana to. Łap! I jedziemy. Cieślak, a dlaczego ja kieruję? A co, nie umiesz? Nie, no umiem, ale wypity. A nie umiem? Nie umiem. Leść normalny. Słyszeliście? Ja pierdolę! Proszę, proszę! O, dzięki! A po co nam zraj taśma? Bo jak wam powiem nowinę, to się chyba zesracie. No to gadaj! Ziółek aresztowany. No to co? Mało to razy nas zapnęli? Posiedzi 4-8 i wylizie. Nie! Tak szybko to go nie wypuszczał. Jechał nawalony golfem Cieślaka i sprzątnął pieszego z przejścia. Skutka śmiertelnego nie było, ale złamana noga to uszczerbek na zdrowiu powyżej 7 dni, czyli gorzej. Potem oddalił się z miejsca wypadku, oczywiście go złapali w wydychanym powietrzu 2-1. A teraz najlepsze. Zgadnijcie, kto był pieszym. Ty! Ta i ze złamaną nogą tu przyszłem. Rudy! O kurwa. No i wszystko się dobrze skończyło. Wyskoczyłem na przejściu pod koła ziółkowi, a ten mnie pierdyknął. Ty wyrównałeś rachunki z ziółkiem, a ja zadzwoniłem na policję, że pijany kolo potrącił mnie na pasach i zbiegł z miejsca wypadku. Plan wykonany perfekcyjnie. Tylko trochę lipa, że tą nogę ci złamał. Co ty, warto było. Długo bym poświęcił, gdybym mógł jeszcze tylko kogoś podkablować. Zryty masz ten beret, Rudy. No co, trzeba mieć jakieś hobby. No da. To co, piwerko? A, czemu nie? Chyba wolno. Zaraz. Skąd masz to piwo? Jezu, Rudy, raz, dwa, trzy, a co cię to interesuje? Skąd daję ci za darmo, ty jeszcze wybrzydzasz? Znowu podebałeś ze sklepu! Nie, no to trzeba zgłosić! Już dzwonimy po policję! Justin śpi? Nie, kurwa, wyszedł do spelunu! Pewnie, że śpi! Aha, a skończył ci się już okres? A po co? No nic, no może by tak, Jowitka, szybki numerek na dobranoc. Szybki? Czyli znowu tylko ty? No nie, no nie tylko, no to ten, no to wolny, co? Daj mi spokój, nie dość, że się cały dzień muszę zajmować małym, to teraz ty. Nie, no mój nie taki mały, raz, dwa, trzy. Dobra, nie gadaj tyle, ho. Paweł, zostaw mnie, nie mam ochoty. Nie mam ochoty, kurwa, raz, dwa, trzy. Ciekawe, co będzie, jak ja przestanę mieć ochotę na przynoszenie kasy. Wychodzę. No i dostał strzała na ryja z liścia. Oczywiście zaliczył glebę, bo to taki jednostrzałowiec raczej. No ale patrzę, że dalej się śmieje. Leży i rży jebany na tym chodniku. Krew mu cieknie z nosa. Pytam się lamusa standardowo, czy ma jakiś problem. A ten mówi, że ma taki odruch, że jak się boi, to się śmieje. No a że ja mam taki odruch, że jak ktoś się śmieje, to i ja się śmieję. To pośmialiśmy się trochę razem i zostawiłem lamusika, bo już mi go szkoda było bić. Nie, to ja miałem większy przypał. Wczoraj wieczorem przed snem przeglądałem pornosy na komórce. No ale że jakoś tak żaden nie chciał mi podpasować. No i tak z 2 godziny szukałem i oglądałem. No w końcu znalazłem, zrobiłem co trzeba. No i poszłem spać. Rano patrzę, a się okazało, że sąsiad się skapnął, że mu na lewo ciągnę internet i zmienił hasło do Wi-Fi, a całe to nocne romansowanie poszło z karty. Kurwa, zwaliłem konia za 6 dych. Czajcie? To faktycha, złodziej z tego sąsiada. O, patrzcie, kto się wyrwał z chaty!
Zlocieszlak! Co, wybłagałeś Solaris, żeby cię na browar wypuściła? Elo lamusy! A co to za paruwa party? Gdzie się wszystkie świnie podziały? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz! A, rozumiem, ja rzadziej wpadam, to i świnie nie przychodzą, hehehe. No, tak to se tłumacz. A to niby czemu nie ma maniurek? A temu, że dziki robi kilkudniową wiksę i wszystkie tam wywiało. Co, a was nie zaprosił? Hehehe, rywa rozmaczy. Dobra nara, spadam do dzikiego. Powodzenia. Jak go dziki wpuści, to ja jestem kurwa koszykarz. Ale to Walu, zdecyduj się, kurwa czy koszykarz? I to, i to. Co? Elo, dziki cieślak! Otwórz! Ja na melanż! Sorry, ziomuś, impreza zamknięta, nara! Trochę bez sensu się założyliśmy. No jak bez sensu? O flaszkę! Czy cieślak się wbije do dzikiego na imprezę, czy się nie wbije? Co tu jest bez sensu? To, że w zakładzie są dwie osoby. Jedna mówi, że tak, a druga mówi, że nie. A tu nie dość, że nas jest trzech, to wszyscy powiedzieliśmy, że się nie wbije. No i? No ja pierdolę, jak to ma być? Dziki nie wpuści cieślaka i kupujemy flaszkę? No, a gdzie wygrany i przegrany? Nie ma. I to jest właśnie piękne. Gorzej będzie, jak go dziki wpuści. To pa, co się teraz dzieje? Kurwa, nazwać się wielka mi impreza, kurwa. Zwykłe picie na kwadracie, a selekcja na wejściu gorsza niż w Explosion. Gorsza? No pewnie, że gorsza. W Explosionie cię z własnym alkoholem nie wpuszczą, a tutaj bez litra nie wejdziesz. Żeby to jeszcze zwykła czyściocha wystarczyła, to nie, w ząbki kole. Whisky se wymyślił. Tylko świnie gratis wpuszcza, jebany. Mhm. A ty tam chcesz bardzo wejść. Mam pewien plan. Dajesz dwie dychy, a my pomożemy ci dostać się do dzikiego na imprezę. O nie, ja za babę się nie przebiorę. Ale jak to whisky tylko? A Finlandia to co? Jeszcze lepsza! Dziki, wyluzuj, twój kolesio, ty wiesz kto to jest! Głupio, tak dzwoniłem do niego, a teraz się nie wejdzie. Powiedziałem dzisiaj łycha party? Chcesz wejść, przynosisz litra łychy, a nie to wypad! Nie, to nie! Mnie wszystko jedno, gdzie to wypiję. Ty, a tak w ogóle, to czemu my nie wbijemy na tą imprezę? Podobno u dzikiego najlepsze balety w mieście. Jakoś to whisky się załatwi na wejście. Przecież i tak ją później wypijemy. A ty wiesz, jak na łychę się mówiło kiedyś? No, ruda wuda. No, z rudym to lepiej wiesz. Ostrożnie. No tak. Patrzcie, znowu idzie. Wisicie mi dwie dychy. Co, nie wpuścił? Wpuścił. Świń chętnych nie było? Było. I to w pytę. No to o co chodzi? O to chodzi, że sam byłem ubrany jak świnia, a wszyscy są już tak porobieni tą łychą, że nie mogłem się od chłopów odpędzić. No nic, dawajcie te dwie dychy z powrotem, resztę od kogoś pożyczę i już kupię tą łychę i wejdę na legalu. Bo jak dzisiaj nie porucham, to chyba mi jaja wystrzelą raz we trzy. Cześć, cześć. A gdyby się okazało, że za te dwie dychy załatwimy ci litra łychy na wejście? Czego? Mam łychę! Nazwa ci! Boga do okna! Dzisiaj melanż do dzikiego jebie basem jak zrywnego. Sialalalalala, sialalalala. Teraz wszyscy łapie w górę i refren lecimy chórem. Sialalalalala, sialalalala. Starych nie ma kwadrat wolny, więc bajlado trwa. Jeba ci się nocno. Sąsiad z dołu pały wezwał, dziki w dupie to ma. To jeszcze z jakąś laską na poziomie. Nie, zły s... Lepiej szukaj dodatkowej roboty. Ten rozwód będzie cię dużo kosztował. Taki numer nie przejdzie. Herbata w butelce po whisky. Wypad z melanżu. No jeźdź, kurna, szybciej, paruwo. Jeszcze zwalnio, Jezu. Nie czaj się, jedź. Tu nie stoją nigdy i nie ma fotoradara. No sierpień zaraz pomyśli, że stoimy i zgaśnie. Szybciej! Ciekawe, czy koń może zwalić konia, nie? Jak już coś, to człowieka. No ale jak? Przecież kopytem nie chwyci.
No nie mogę, no. Jebany przepisowo jedzie. Pierdolony, 50 na godzinę. Jakbym był psem, to bym takim mandaty wlepiał jak pojebany. Ugh, to by się nauczyli jeździć. No nareszcie. Co, zjeżdża? Nie on, my. Podtankować musimy. To pełno? A co, ja wyglądam jakbym farsą srał? Za 9,20, tylko nie przelej pan, bo więcej nie mamy. Stacja nie tankuje poniżej 10 zł. No to lej pan za stówę, ale ja i tak zapłacę 9,20, bo więcej nie mam. Idę bulić. Kwas, markacz. No i tak mi migdały od tych sterydów spuchły, że teraz jak walę browca i połykam, to tak czuję, jakby mi ktoś jaja do gardła wpakował. No i? No i... Czy ja jestem pedziem, czy nie? Przez migdały to nie. Uff. Ale skąd wiesz, jak to jest mieć jaja w gębie? To nie wiem. No przecież mówię, że od sterydów nie. Kurna, nie zgadniecie, co się stało. O, jak zgadniemy? Zesracie się, a nie zgadniecie. No ale dobra, walu pierwszy zgaduj. O Jezu, nie wiem. Wygrałeś milion na loterii. Blisko, ale nie. Spójrz na ty, co mówisz? Znalazłeś kupon na myjnię i umyjemy szerszenia za darmo. A gówno, mówiłem, że się zesracie? A nie, czekaj. Ty kurwa, skąd wiesz? No zgadłem. Ta. Kurna, zgadł. I enter! Podstawowe mycie bez suszenia i woskowania! No, nareszcie! Nie przypominam sobie, żebyś go w ogóle mył! No chyba tylko raz, jak wiozłeś Solaris i tego pedała ciślaka do ślubu! No, ale wtedy to samą wodą tylko i ręcznie! Chodźcie popatrzeć przez okno, jak te szczoty zapierdalają! A nic nie widać! Bo zaparowało gorąca woda pijana na bogatości! Ty Wojtas, patrz tutaj! A co to, takie kolorowe szampony dają do mycia? I to nawet pod korol szerszenia dali te mydełka! Wojtas, to chyba nie są mydełka. A co? Ty to farba z szerszenia spłynęła. Co? Wyłączyć myjnię! Stop! O kurde! Spierdalamy! Los, Payson, przecież to szerszeń Wojtasa! No to mi się myjni zachciało. Czekajcie, wyjadę. No ale jak to w ogóle możliwe? Wychodzi na to, że szerszeń był kiedyś radiowozem. No ale jak? Przecież on miał każdy element z innego samochodu. Maska, każde drzwi, błotniki, no wszystko. Widać nie te inne. Też były wcześniej radiowozami. I też ktoś się później chujowatą farbą pomalował, co schodzi od tej chemii na myjni. A kurna i co teraz? Co teraz? Teraz... To wymyśliłem coś zajebistego. Zazigali całe boisko. Na 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 na. Kwiat jabłoni. Na 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 na. Uwaga, ruszył w waszą stronę. Nawalony jak... ten. Jak zawsze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kurwa, raz, dwa, trzy. O kurwa, raz, dwa, trzy. Kontrola drogowa. Ty, no nie wiem, czy on się na to nabierze. Nie dość, że na szerszeniu milicja, to te nasze stroje wyglądają jak z balu przebierańców w przedszkolu. Nie gadaj, tylko zatrzymuj, bo wszystko popsujesz. Po pijaku się nie zorientuje. Najważniejszy jest element zaskoczenia. Dzień dobry. Starszy posterunkowy Wojtas... Borewicz, kontrol drogowa. Poproszę prawo jazdy i dokumenty samochodowa. A, bo właśnie jest taka sprawa, bo prawo jazdy to mi pana kolega na 3 miesiące wziął, to powinniście gdzieś tam mieć u siebie, a ten, dokumenty samochodu to, gdzieś tutaj mam, o, proszę, dziękuję, dokumenty w porządku, chwila, 5 dych to nie parzyście, a nas jest 2, poproszę jeszcze AC. Dziękuję, ubezpieczenie się zgadza. No to na koniec jeszcze badanie trzeźwości. Proszę dmuchnąć w alkomat. Jak ja mam to dmuchać, kurwa, lewa ci? No normalnie bierzesz i dmuchasz, o! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Przecież to wy! A kurna rozpoznał nas odwrót! Nie daruję. Oddawać stówę i szykować ryje do obicia!
Jedzie za nami? Jedzie! Zwoń do Spysona, bo jak cieślak to zdorwie samych, to nam tu pyznok powyrywa! A co robię? Kurna, z kim on gada zajętym? Myślicie, że nie wiem, po kogo dzwonicie, lamusy? Co? Nie, do siebie gadałem. To co, idziemy na tą wódkę? Ja stawiam! No co ty, cieślak, na wódkę mnie wyciągasz? Nie pojebało ci się coś? Oj, tam nie świruj, na zgodę się napijemy. Później pójdziemy komuś razem ryja obić, co? Kurna, to ganie nas! Co jest z tym Spaceonem? Ciągle ma zajęte. O cholera, psy! I to prawdziwe! Czekaj! No i dupa, włączyli koguty i jadą za nami! No to teraz mamy przestrane, dlaczego zawsze zgadzamy się na te twoje zajebiste pomysły! Właśnie dlatego, że są zajebiste! O kurwa, nazywać się psy! Dobra, nara, lamusie! I my, gnarać się w pasto ulicę! Uff, pojechali za cieślakiem, upiekło nam się. Ale akcja? My stuwa do przodu, ale cieślak najgorszy wróg stuwa do tyłu. Czyli razem dwie stówy. Trzeba to oblać. Dzwoń po Spacona, może w końcu odbierze. Jedziemy do Speluno! Najpierw to do mnie do warsztatu przemalować szerszenia, żeby jakiego przypału nie było. Bo zapodszywanie się pod psiarski to jest pierdol chyba. No dobra, ale później pijemy. Walu! Długo jeszcze się będziesz chrzanił z tym malowaniem? Jebie, piepna, pierdol, byle jak sprayem i gotowy. Dawaj, jedziemy, bo nam wszystko wypiją! Zara, mordy, już kończę! Chwila! O, Wojtas, o mi się przypomniało, wczoraj taki zajebisty kawał słyszałem! No to dajesz! Tylko zapomniałem, o czym był! Uwaga, otwieram! Voila! O kurna! Nie no, zajebiście zrobiłeś. No co? No paski jak na dresie spoko, ale jak już malowałeś, to mogłeś go chociaż w jednym kolorze zrobić, a nie tak chujowo jak było. No w sumie. Dobra, idziemy się nawalić! Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, co jest z tymi ludźmi nie tak. Takie wieśniackie Audi z takim wieśniackim kierowcą, z takim wieśniackim napędem na przód zamiast prawilnie na tylnią oś, a ci się podniecają jak walaszek hawajską. Nie no, nowa bryczka na rejonie to przyszli zobaczyć. Z ciekawości. No właśnie, z ciekawości. Jak ty, Wojtas, nie chcesz, bo masz w dupie ser Audi, a nie Audi, to ja z Walem pójdziemy zobaczyć. Pośmiejemy się trochę ze szrota. Co? Możemy? Możecie! Naprawdę? O, ty zajebiście! Chodź, Walu, zobaczymy bryczkę! I możecie też zapomnieć o BMC! Jak się wam tak ta A3, to znaczy ta srachujka podoba, to niech was cieślak wozi! A nie, to nie! Nie no, szacun, cieślak, ile to ma koni? Po 200 przestałem liczyć! Kurwa, lewacie! Nie no, ale na serio, ile? Wystarczy. Holy czad! Strzela z rury jak moja matka z dupy, jak wrócę nawalony. Tego już za wiele. Nie no, Wojtas, zaczekaj, przecież my tylko żartowaliśmy. Chujowo strzela. No właśnie, żartowaliśmy chujowo. Kurwa, na ci patrzcie, teraz tylko gaz tak leciutko dotykam, ledwo, ledwo. Zajebiście. No ale ile? Cieślak, ile to ma koni? Grubo ponad 200. Sprawdzone na hamowni. Chyba na chujowni. Który to powiedział, lewaci? No tak. To było do przewidzenia. Co? Przyjechałeś dostać mordę? Raczej pokazać, że szacun na rejonie to nie tylko super fura, chociaż twoja wcale nie jest super i palenie gumy pod blokiem. Ta, to co niby jeszcze? Nie no, co ty pierdolisz, Wojtas, zajebiście palił gumę. Fura też zajebisto. Szacun na rejonie to super fura, palenie gumy pod blokiem i najważniejsza sprawa, trzeba być kozakiem na ulicy. I że niby taki kozak z ciebie? Trzymajcie mnie, najlepiej za dupę, bo zaraz się zesram ze śmiechu, najmacie. Tak?
tak? Jedź za mną! Co ten siusiacz kombinuje? No to uważaj! I co? I gówno, tyle samo wykręciłeś. Nie pobiłeś mnie. Chcesz, żebym cię pobił? Mówisz i masz. Tak jak myślałem. Pies gryzie ze strachu. Nie dajesz rady na ulicy? To chcesz mi wklepać? No właśnie, Cieślak, miałeś pokazać, jak się jeździ, a nie... Pies? No to a propos psów. Jedź za mną. No i mówię jej, nie ruszać się, policja! Ręce na ścianę, nogi szeroko, bo wyjmę pałę! Naprawdę? Tak jej powiedziałeś? No, i co? Co było dalej? No co, wyjąłem pałę! O kurde, i co zrobiłeś? No co, wylegitymowałem i aresztowałem! Zgodnie z regulaminem. Ty kurde, patrz tego! No co czekasz? Włączaj bomby i łap, pirata! O kurde, ja już mam mokro! Podierałaś się tak? Nie! Spociłam od tego latania za nimi na piechotę! Zapisuj numery! Numery zapisuj! Nie mogę! Co, nie umiesz pisać? Umiem! Z czytaniem gorzej! Ale nawet jakby mi się jakimś cudem udało, to i tak nie dam rady, bo ma zdjęte tablice! Co, kutas? Dokładnie! Z ust mi tego kutasa wyjąłeś! Co? Co? Lamusy! Uwaga, uwaga, tu policja! Proszę zjechać na pobocze i przygotować dokumenty do kontroli! Uwaga, tu... O kurde, zatrzymaj się, będę rzygał! I co ty na to, frajerze? Paci oczy! O cholera, kończ to żyganie, mamy następnego! Uwaga, tu policja! Proszę zjechać na pobocze i przygotować dokumenty do kontroli! Dupy sobie przygotujcie, frajerzy! Zdrowi, lamusy! Pany długimi nas pogania! Cholera, zrób coś, bo znowu się będą śmiali z policji! I tak będą! Dobra, czekaj! Zawrócę na resztę i zablokuję mu drogę radiowozem! Tylko nie za ostro ta nawrotka, bo znowu mi niedobrze! Hehehehe!
I co? Ciągle remis. Co? Remis, remis. Pora na test ostateczny. Czyli zagramy w tchórza. O kurde, Walu, o co chodzi z tym tchórzem? Będzie pojedynek jak w westernie. Co ja mówię, jak w westernie, jak w pornosie. Bo jednemu z nich nie będzie do śmiechu. O kurde, Walu, ale emocje jak na siłce. Tylko o co tu chodzi? Ustawili się naprzeciwko siebie i na umówiony sygnał gaz do dechy i rura na czołówkę. Kto pierwszy wymięknie? Ten leszcz i lamus. Uwaga! 3, 2, 1, poszli! O kurde, Walu! Spokojnie, to się wyklepie. I co? Nie wymiękłem. Ale to kurwa, co? Wymiękłem? Ciągle remis!